ci pomóc obierać, tak? Nie. Chodź. Czemu ja? Chodź z nami. Idź się przejść. Witamy tam was serdecznie. Jesteśmy na przy słowackiej granicy. Za mną most, przez który przyjeżdżasz. Właśnie tutaj robimy sobie obiadek. Przygotujemy sobie obiadek, który będziemy mogli spożyć. Tutaj osam, oczywiście zawsze gdzieś dojeżdżam, coś robię, to zawsze muszą ludzie się pojawiać, nie? Zawsze się muszą na coś nowe pojawić. Co zrobić? Trzeba jakoś coś. Znaczy jak coś jest silne, to będzie to robione. Trzeba je wyskoczyć. Mamy oleju, żeby było. Mamy papiera, żeby to spokojnić. Słuchajcie, będziemy robić tą maskę, czyli raczej cebulę. Wysoki chłodny. Jest parę blisko i tak w sumie można sobie grilla robić. Jest zdjęcie i wszystko. Nie bójcie się, na pewno będę robił tak, żeby przyjść. Potem jak zjemy obiadek, to będziemy sobie się przejść w stronę gór, ale w stronę tam słowackiej góry. Słowo, wiecie, do miasta nie wjeżdżamy, więc raczej nie będą robić przeszkód. To bardziej jest, przeszkody są robione, jak wiecie, jak jakbyś chciał do miasta jechać. W górach, w lesie to można bez ten masek można wyrzucić. Trzeba by coś tam chyba chłopem. Zobaczcie teraz, tak prawdę mówiąc, powiem wam również coś podobnego jak ostatnim razem. Kiełbaska z cebulką czerwoną i do tego ziemniaczki. Wszystko będzie uduszone. Tylko tym razem duszę to osobno każdą rzecz. Bo ostatnim razem to jak to wszystko wyrzuciłem, to nie miałem miejsca, żeby to mieszać. Ale cóż, wiem oczywiście, że będziecie już na sam początku mówię, że będziecie pewnie się czekać, że robię to jak Meksykano. Ale to, że Meksykano tak robił, to nie znaczy, że inne osoby tego nie mogą robić. To nie jest zabronione. Nie jest to zabronione, więc mam prawo na to, żebym sobie mógł zrobić obiadek w plenerze. A poza tym nie jestem na wakacjach. I my lubimy takie obiadki sobie robić samemu, nie kupować. Dlaczego? Dlatego, że po co mamy wydawać tyle kasy, gdzie można sobie samemu zrobić
Nie trzeba, nie trzeba sobie wydawać, jak się maszczę w swoją kuchenkę turystyczną. Tak, wiecie, moja żona nie musi tego robić, będzie to sam. No cóż, słuchajcie, jest taka trochę cisza, nie? Nie słuchać tego z rodziny, wiecie dlaczego? Dlatego, że poszło się przejść kawałek na czas nagrywania, bo słuchajcie, przeszkadzać, czy ten młodszy by przeszkadzał troszkę, ale to mi to tam nie przeszkadzało, bo wiecie, tak naprawdę mi to nie przeszkadzało, ani trochę. I w sumie słuchajcie, obiecałem też, że będę w plenerze robił jakieś gotowanie. Ale nie mówiłem nic o tym, że będę to gotowanie przed granicą z tomatką. Potem nie myśli, to zobaczycie, jak na policję są, bo prawdę mówiąc są. Jest tutaj za mną ta rzeczka, która płynie, rzeka. Rzeczka, no nie jest taka duża, szeroka to jest. Chociaż rzeka, płynie za mną rzeka. Jak ona się nazywa? Czadeczka. Czadowa, można powiedzieć, czadowa rzeczka płynie. O, nawet się zrzmowało. Czadowa rzeczka płynie. Czy powiem wam, że naprawdę jest tutaj niesamowicie pięknie. Okolice będą nagrywane, jak już zrobię pomianek i zjemy, to będziemy potem szli to i okolice będą nagrywane. Jakieś fajne miejsca, do których dojdziemy. Wiecie co, no musiałbym teraz, szczerze powiedziawszy, musiałbym odpalić ten ogień, bo musi się to rozgrzać. Jest duży wiatr, ale na szczęście tutaj chyba nie będzie tak przeszkadzał, jak ten butelek. Rzucimy sobie to tutaj. Nawet deskę wziąłem, patrzcie, nawet deskę normalną, prawdziwą deskę wziąłem, która nie będzie nam bardzo przeszkadzać. Znaczy, która tak naprawdę bardzo mi się przydaje teraz. Widzicie? Jest trochę jak, nie wiem, tu jest stroną, od tej czy od tamtej, jak od tej, trzeba było tak przysłonić, no niestety nie wiem, czy tylko radę. I żonka zabrała klucze do samochodu, a ja nie mam przykład. Nie mam przykład, słuchajcie.
na małym ogniu. Muszę je zobaczyć, czy to jest ogień, czy to jest otwarty, czy nie. Ej, Domiś, powiedz mamie, żeby przyszła mi z kluczami, bo ja potrzebuję z plecaka jeszcze przyprawy i sól. Weźcie mi z plecaka przyprawy i sól. Antoś, wiesz, gdzie tam jest to, nie? Bo to jest w tej kieszeni tam takiej tej. No na tyle mam. No. Ten wiatr mi tu wieje, no. Niestety, nie będzie widać garna. Na razie się to musi. Właśnie na osobno to robię. Nie tak wtedy, żeby mi się to dać. Chociaż to na koniec przyjdzie. Chociaż tutaj będzie teraz ten, wejdzie, bo te kiełbasy jest sobie mniej. Ale ja wiesz, że tabletki wyciągnę z tata. Dobra. Aha, bo ja sobie wziąłem te. No. Wiesz co są dalej? Tam już jest koniec drogi, jest rzeka. Normalnie tu wjeżdża jakaś wielka ciężarówka i rzeka i na drugiej stronie wyjeżdża. Jak w Snowland. Tam ludzie poszli przecież. Jak w Snowland. Z samochodu. Chyba jakoś im ludzie poszli. Jak w Snowland. Nie było, ale koło nam już to chyba w lasku skręcili do góry. Wielki las, tam jest błoto jak cholera. Ale mogli mieć kumowce. Mogli sobie mieć coś tam. Tam jest takie błoto, że nie ale tu nie jest. Bo się takie chmury zebrałeś. Ale tam jak wyjdziesz, to tak nie wieje. A gdzie byście byli? Tam dużo. Później jak z tej budki wyjdziesz, to tak nie wieje. Tam dalej jest takie coś, że jest drewno i takie wielkie ciężarówki. Jest taka gra. To nazywa Speed Tire. Snow nawet. Zależy jaka, cicho. Speed Tire. Pamiętam? To taka bardziej starsza. Tam się takimi ciężarówkami jeżdżą i takie błoto jest wielkie. No. No to tam jest coś takiego podobnego, przez rzekę przyjeżdżają. Tam jest jeszcze inna gra Takie buty. Takie buty. Co? No i co? Możecie mówić teraz normalnie. Byle byś w kadrze nie był, bo był na YouTube, a więc tam tak, byś się zobaczył. Widziałeś tą rynę? Ona jest tak pącinana, jakby była smoka twarz. I nie, że tak zrobiona z tego, tylko dwa gwoździe wbite. I w środku wygląda, jakby miała takie dwa zęby, a z góry wygląda jak dwa oczy. Ktoś se zrobił. Aha, bo to tu się... Tutaj też. Ale to nie jest tak zrobione specjalnie, to wydaje się, że teraz to jest normalnie. Ale to na obu jest też. Thank you.
krapiaki będą takie. Krapiaki będą z kurką, tak? Nie patrzę, jedno patrzę, co to jest? Cząstki jedno się z kurką. No a w sumie tej samej firmy, to po prostu nie ma tych nowych. Tak, ja będę miał jak to robić. I będziemy używać piękny ognarek. Pyszny obiadek będzie. I teraz dodamy te ziemniaczki, żeby się zrobiły. Damy te. Damy te ziemniaczki. Jeszcze przypominają frytki. Ale mamy tu jeszcze jakąś paczkę. Proste historia? Co to takiego? To też przyprawa. Ty, ale fajnie. Widzicie? Można iść dalej go laki, bo to żeby przeszło. Można mówić. Przyprawa bardzo pyszna będzie. Dodatkowa. Przez rzekę. Przez rzekę można przejść tu przez ten most. Tak, ten facet. No ale tam dalej też pewnie będzie trasa, bo ten się przejdzie. Najlepiej tu przejść tam, nie? Tak myślałem. Właśnie nie wiedziałem, że to się tu robi. Ale pochnie to przychodzi. Daj mi trochę wody. A tu jest, otwórz mi ją. A mogę tak to? Olej z wodą. Dobrze, dobrze. Przygotowane kartofle po tym. Przygotowane. I co, smakowało? Bardzo dobre. Nie są frytki, tylko takie fajne ziemniaki, tylko też takie. A tam są? Wszystko jest. Jeszcze dodamy tej przyprawy. Ta jest lepsza. Te skrobne ziemniaki można sobie jeść z kurczakiem, bo już widziałeś. Aha, mogłeś się wziąć. To się nie zdarzy, nie wiem, to mi zależy. Jedna butelka wody ma 500 ml. Dusić. Ej, Antoś, ale weź to stamtąd i wrzuć albo mi tutaj, albo tam do tego, a nie zostawiłeś to w tamtym miejscu. A że tobie zawsze coś dać i potem tak zostawisz. Dobrze, że przestało.
Nie, potem do tego tu ośni i da się wrócić. No, no, tutaj można. To można. Cześć, to gdzieś? Tak, kulą, kulą. Jak już Danielo. Ale po co? To chyba raczej nie bardzo. Jednak patrzę ci się odsunęła tak. Bo nie wiem, czy to już jest gotowe, trzeba przeczytać z tyłu, czy to jest już gotowe te ziemniaki. To chyba się przesunęła. Dziwna skórka. Jakaś czerwona. Może to czerwone. Dziesięć, 14 minut. Ile to będziesz gotowy? Ja ciągle kradnę ci tam torbę. Oddaję do kadry i zabieram się. Składniki. Ziemniaki, olej słonecznikowy. Czyli... Chyba... Mamy nie są już surowe, tylko jakby trochę zrobione i ten, i zamrożone. Na to wygląda, tak? No, bo chyba olej dalej chodzi. Bo tu nie pisze, czy to są, czy nie. Aha, pisze. Cząstki ziemniaków ze skórką. Ziemniaki krojone, blanszowane, podsmażone. Dlatego jest z olejem. A tu jeszcze są ziemniaki w ogóle. Dlatego je wystarczy tylko podwyższyć. Nie trzeba ich... Ale trochę dłużej można. Nie, nie widzę. Za dużo nie musiał odcinać. Nie było widać, nie było widać. Ale... Tak dać, żeby było widać. Mogę to tak pomyśleć, jak chcesz. Tam coś jeszcze zostało w tej chwili. Tak, zostało. A co dodałeś? Zdane jest, bo nie mogę to nawet cały czas, bo to co? Po prostu się w tym. Pieczywa raczej nie, chyba że... A wzięła się może te pieczywo, co wtedy... Otóż pewnie. Wszystko wyjąłem. Ja chcę go
Proszę. Do domu poleciał. I tak wygląda właśnie. Dusz. Gdzie się to dusi troszkę, jeszcze chwilkę się podusi. Na mniejszym ogniu muszę to zrobić. To się nie może przypalić. A tak wygląda za mną z tyłu. A pokaż tam, dole tam jest. Tak wygląda on za mną z tyłu. Tam jest napisane, jak tam pisze? Czadeczka. 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 I rzeczka. No. Tak to właśnie wygląda wszystko. Cześć. No tu chyba raczej nie przyjeżdżę. No to ciężarówka. Ale nie tiry, bo to nie jest woda. I to jest autostrada. Raczej tutaj. Przez taką drogę mogą przejechać, ale przez wodę nie. Tiry i woda to nie. To złe powody. Jeszcze raz będziesz musiał dodać cebulę albo wyjąć sztyw. Już dałem. To sztyw. Ten talerz z tłuszczem chyba będzie kogoś. Nie, kogo, ale chyba. Jest już 13? Tak. No mówiłem, że zanim się zrobi, to będzie 13:13. No 300 No to bym miał jechać. Ale nie na tydzień pisemy na YouTube, tam przy bliskiej granicy. Albo ja w sklepie czeskim na przykład trafię. Zaszczepię te. Może więcej te. Chociaż czekać się nie wypłaca. Ale zaraz ich dużo więcej. 23 tysiące koron. Serio? Na przykład. Weź sobie przelicz. Ale tak coś. Ej, teraz mi wyskoczyło jeszcze jedno. Lajwita na Słowacji. Jeszcze nie jesteśmy na Słowacji. No. Ale to było na naszej. Dobra. Jesteśmy przy tym. A ja wam teraz mówię tak. Dajemy obiadek dla wszystkich. Najpierw dla siebie. Nie. Nie.
nie robię. Ten projektowy dobry. Jest fajnie. Ej, powiem ten